jaki problem występuje? Że tutaj trzeba praktycznie poprawić tak zwany proces spalania. A na ten proces spalania nie składa się tylko sprawa kotła, bo na ten proces spalania ma bardzo duży wpływ. Jakość? To, jak jest kocioł, to jest jedna sprawa. Dwa, jakim paliwem się pali. Umiejętności, które posiada osoba, która obsługuje go, a następnie jak jest ten kocioł skomponowany w całość instalacji. I tutaj jest największy problem. Jeżeli któryś z elementów nie działa, to nawet najlepszy kocioł powoduje to, że idą z tego kotła duże wyby. Ja mam w sąsiedztwie właśnie taką sytuację, że kupili nowe kotły, które są po prostu z wentylatorami i one w tym okresie początkowym jeszcze palą niewłaściwie, bo załóżmy powinno być załóżmy w większości z wentylatorami od góry spalanie, nie od dołu. W związku z tym, jeżeli tutaj braknie jednego elementu, to mamy bardzo dużą ilość tych pyłów, no i tego alfa benzopirenu. I właśnie tutaj jest cały problem, żeby w ten program obejmował wszystkie te elementy, żeby właśnie klient, który właśnie do góry. Będzie decydował się na właśnie przejście na nowy kocioł, dostał całą pełną usługę, począwszy od zamontowania, wyposażenia tej kotłowni w zabory demostatyczne, na przykład tak zwany bufor, który w okresie tym początkowym przyjmuje dużą ilość ciepła, gdy on się rozpala, i cały proces spalania, żeby on, ten właściciel, umiał nim palić, bo to jest najistotniejsze. Dziękuję. Ja powiem krótko, bo przede wszystkim to gmina, ja mówię z tej strony, to jest trudne zadanie przed gminy. Gmina ma tak poprzez swoje służby dobrać nadzór techniczny, tak przy solarach to było, żeby pewne przy odbiorze kryteria były dopilnowane. Bo gmina z kolei bierze dużą odpowiedzialność przed wojewódzkim funduszem, bo wojewódzki fundusz będzie sprawdzał efekt. Każdy beneficjent powinien podpisać tutaj porozumienie, zanim dostanie od gminy, poprzez gminę środki, że będzie podlegał pewnym zobowiązaniom. Między innymi też wartość, jakość techniczna podłączenia. To służby kominiarskie, które tutaj będą i gminne uregulują. I to się udaje, co zrobiono w Niemczech, widziałem jak to w Saksonii zrobiono, to jest wszystko do grania i oczywiście nie wolno, tak jak mówiłem, puścić, tylko dofinansować bezkrytycznie. Prosty będzie sposób sprawdzania. Jak ktoś dostał dofinansowanie, to nie ma prawa mu się dymić z komina. Nie będzie trzeba żadnych pomiarów robić, będziemy widzieć. A jeżeli nie, to się zrobi kontrolę i będzie zobowiązany, a wtedy się, są metody sprawdzenia, da się wszystko zrobić. I to dogra Państwo na pewno, a my będziemy służyć pomocą naszych służb, zarówno z marszałkowskiego urzędu, fundusz tutaj pomoże Państwu to też w szczegółach omówić. To tyle na wstępie.